dział 6 to są takie już przygotowania totalne, bo dzisiaj już jest czwartek, mamy dzisiaj 11 luty. Dzisiaj jest, słuchajcie, tłusty czwartek, tak ogólnie, więc dajcie znać w komentarzu, ile zjedliście pączków na tłusty czwartek. Jeszcze ani jednego, ale spokojnie, mamy w zapasie, także niedługo sobie wieczorem usiądę i zjem jakiegoś tam pączka. No i słuchajcie, ostatnio byłam u fryzjera, gdzie mam już mniej tych, mniej brązowego, a więcej blondów. A więc super, tak jak chciałam, taki efekt mam. We wtorek byłam też na brwiach. Zobaczcie, byłam na hennie pudrowej. O, jak to wygląda. I byłam na liftingu. Co prawda u mnie ten lifting jest taki średni, ale jeżeli widzicie. Nie wiem, jakieś super efekty, jeżeli chodzi o lifting. Ale jeżeli ja pomaluję sobie rzęsy tuszem, to powiem wam, że no, efekt jest przepiękny, także. Także polecam wam ten lifting. No ja nie mam jakiegoś tego spektakularnego efektu, bo nie mam jakichś super dużych rzęs długich, ale jak się pomalują, to są super. No i też wam nie nagrałam. Dlaczego wam nie nagrałam tej henny pudrowej? Ponieważ, słuchajcie, stał się mały wypadek. Mój telefon, słuchajcie, nie wiem, jak to się stało. Wypadł mi z ręki po prostu i cały tył, bo słuchajcie, w pajęczynie, ten mój tylnia obudowa była cała w pańczynie. Ona była wcześniej pęknięta, tak jakby, no jak macie tutaj telefon, to ona pęknięta była tak na pół. I jak mi wypadł z ręki, to słuchajcie, tutaj cała ta druga połówka od do dołu była cała w pańczynie. To wszystko pomykało się, bo ja z tą mam takie szkiełko. I to słuchajcie, cała się pomykało, ale to jest nic. Po prostu telefon mi się tak wygął, że ja nie miałam jak tego, wiecie, jak na niego patrzeć, bo nawet jak się na niego patrzyłam, to mi oczy bolały, szczerze mówiąc, więc. Było w naprawie, dlatego też nie nagrywałam wam tej henny pudrowej, jak poszłam na hennę pudrową i nie pokazałam wam po prostu przed i po efektu. No ale już trudno. Nie miałam po prostu czym nagrywać, słuchajcie. A o tym, jak tam, już nie będę wam mówiła o całej tej sytuacji z telefonem, zostałem, czemu bo niby dostałam, ale nie działam. No dobra, no nieważne. W każdym razie we wtorek, czy sobotę, przepraszam, zgłosiłam szkodę, bo ja mam dodatkowe uposażenie w tym mobile wykupione i w sobotę właśnie zgłosiłam, w poniedziałek przyszedł kurier, zabrał mi telefon i już dzisiaj w czwartek dostałam nowy telefon, więc bardzo szybko, to tam właśnie macie gwarancję, że w ciągu 5 dni roboczych wam naprawią telefon i już jest naprawiony. No i dzisiaj mamy czwartek i dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy sprzątać u nas w domu. Muszę posunąć tam w dużym pokoju dosyć solidnie, bo tam jest cały cała impreza. No i słuchajcie, no i też muszę posprzątać przedpokój w domu. I jutro jest piątek, jutro, słuchajcie, idziemy na jakieś tam zakupy ostatnie. Zresztą musimy się dokupić, bo chcemy zrobić jeszcze koreczki na zagryzkę. Wiecie, będzie jakieś tam serki, tam jakiś ser żółty, ser camembert chcemy kupić. Chcemy kupić kabanosy, wiecie, chipsy takie z salami. Takie chipsy z salami chcemy kupić. Chcemy jeszcze kupić jakieś tam pieczarki, wiecie, w occie, w zalewie i tak dalej, więc trochę nam zejdzie. W piątek też jedziemy po stół do rodziców, więc też rozstawimy stół, już poukładamy na sobie wszystko. Sztućce, nie sztućce. Weźmiemy trochę sztućców od mojej mamy, trochę od chłopaka mamy i jakoś to, słuchajcie, poskładamy do kubki, żeby wszystko było. I jeszcze dzisiaj, słuchajcie, siądę wieczorem i będę pakowała podziękowania dla gości. Już wam ostatnio pokazywałam, jak moje ceny wyglądają, a dzisiaj będę wam pokazywała, jak to będę pakowała, więc wszystko popakuję dzisiaj. W piątek, jak będzie stół, to chłopak przyniesie butelki od wódki. Wiecie, powiążemy te wszystkie kartki, poustroimy tą wódkę. W niedzielę mamy już chrzest. Tak, no ja na 8:30 idę do fryzjera, potem wracam, maluję się. Na 10:30 przychodzi fotograf, przychodzą chrześni, więc na spokojnie sobie ubierzemy Basię, porobimy sobie zdjęcia i pójdziemy do kościoła, bo musimy być w kościele na 11:45, bo o 12:00 mamy mieć mszę, a po mszy jest chrzest, więc 15 minut wcześniej musimy być. Wiecie, tam jest na zakrystię, podpisywać wszystkie dokumenty, wiecie, my, chrześni, no wszyscy. No i potem właśnie po mszy mamy ten, mamy chrzest cały. I ostatnio był, słuchajcie, chłopak we wtorek, właśnie we wtorek dużo się działo dosyć. Nie miałem jak tego nam nagrać. We wtorek
W wtorek był, słuchajcie, chłopak załatwić już catering, wszystko już jest załatwione, powiedział co chcemy, co wybieraliśmy. Pani powiedziała, że mamy aż za dużo tego jedzenia, że przesadziliśmy trochę. Znaczy czas, żeby spakować te podziękowania dla gości, więc gdzieś pokażę wam więcej, jak to będzie wyglądało. Tak wygląda już spakowany, ale pokażę wam, jak to spakujemy. Więc biorę taki mały woreczek. Biorę ten magnes. Wkładam ten magnes do tego woreczka. Mamy już magnesik. I teraz wkładamy krówki tym napisem Chrzest Święty na ten magnes. Mniej więcej coś takiego. I tak to będzie wyglądało. Będzie to leżało na talerzyku. Na każdym talerzyku. Także. Okej, kochani, jest godzinka za 5:10, mamy dzisiaj 12 lutego, ja właśnie idę na paznokcie, sorry, że taka jestem w pół słońca, w pół dnia, ale strasznie tutaj słońce świeci. Ja teraz, słuchajcie, lecę na paznokcie, bo już czasy będzie takie okropne. Zobaczmy, żeby pokazać jakoś w cieniu, o. Wiecie, odrost mam fatalny, także idę na paznokcie. Pomysł mam, także to jest najważniejsze. Okej, jak widzicie, już jestem po paznokciach, zrobiłam sobie teraz takie delikatne z jakimś elementem tutaj brokatu. Takie piękne, delikatne z jakimś brokatem. I oczywiście robię paznokcie w Mani Szyk. Dam wam oczywiście linka na dole w opisie. A teraz... Was w sobotę, jutro już jest chrzest, mamy godzinę 10:30, a ja dzisiaj przyjechałam po ciasto i jeszcze muszę skoczyć po papryczki takie nadziewane z serkiem i po winogrona. Teraz... Okej, kochani, ja nic wam nie nagrywałam w sklepach, bo słuchajcie, są takie kolejki dzisiaj i nie wiem, co się, słuchajcie, dzisiaj dzieje, naprawdę. Nie mam żadnego pojęcia, może dlatego, że to są ostatki, wiecie, i tak naprawdę ostatni weekend karnawału i może dlatego są takie kolejki, ale po prostu wszędzie, gdzie się ruszyłam, były mega kolejki, w cukiernie były mega kolejki, w spożywczym była mega kolejka, także no nie pokazałam wam tak naprawdę nic.
ale już kupiłam ciasto, kupiłam resztę rzeczy, które powinniśmy kupić, czyli jakieś tam papryczki zadziewane z serem, co tam jeszcze kupiłam, winogrona, chlebek i chyba tyle. No i ciasto. Słuchajcie, za 15:08 my tu sobie znowu leżymy. I jak widzicie, za mną już się pojawiły stół. Pojawił się stół, więc tutaj już idę wam pokazać, jak mniej więcej to wygląda. Oczywiście mniej więcej jest, bo jeszcze będą oczywiście talerze i tak dalej, ale już taki mały sneak peek mogę wam pokazać. No i zaraz będę kładła talerze, sztućce i tak dalej, żeby stół już był gotowy na jutro. Powiem wam, że jestem już mega zmęczona. Dzisiaj od godziny 14 tak naprawdę. Non stop coś robię w domu, non stop, słuchajcie, i już po prostu po 6 godzinach mam po prostu dosyć, naprawdę. Okej, więc mniej więcej tak to, słuchajcie, wygląda. Mamy tutaj jeden stół, on się ciągnie aż tu. I tu mamy drugi stół i to wygląda z taką L-ką. Sorry za ten bałagan z tyłu, ale zaraz to ogarnę. Pokażę wam tutaj z tej strony. On jest tak, jak widzicie, tak z taką L-kę zrobiony. Mniej więcej tak to, słuchajcie, wygląda. Zobaczcie. No, inaczej tego nie dało rady. Musimy zrobić ten stół, jeszcze jeden ogarnąć, bo przy tym jednym długim się, słuchajcie, po prostu wszyscy nie zmieszczą, a ten stół, ten mały jest, słuchajcie, nasz. Mały jest nasz i od razu postawiłam też tutaj, jak widzicie, bieżnię. Muszę wam pokazać tutaj. Położyłam od razu wam bieżnik na środek stołu i mniej więcej tak to właśnie się prezentuje. Tutaj są poustawione już winietki, poskładane, które zaraz poustawione, oczywiście, jak są, będą poukładane talerze. I tutaj mamy jeszcze serwetki na sztuce i zwykłe serwetki. I mamy jeszcze oczywiście świeczki. Proszę bardzo, za tymi stópkami. Balony będą jutro pompować się. To jeszcze musimy ogarnąć baner i baner będzie tutaj, tak jak wam mówiłam, na tym oknie. Tu będzie napis, miał być chrzest święty Basi, ale nie ogarnie nam się, więc będzie po prostu chrzest Basi i nic więcej. I tu jest, słuchajcie, po prostu nasz balkon, nasze drzwi balkonowe i na tej firance właśnie będzie pisać chrzest Basi i tutaj będą stały tutaj jedne balony, a tutaj drugie balony. Te krzesło też oczywiście na czas chrztu, no to będzie tutaj cały czas stał, ale jak będzie zdjęcie, no to sobie wysuniemy te krzesło na środek i tutaj będziemy stawać sobie zdjęcie robić, to będzie fajna ścianka, więc jak banner powiesimy, mam nadzieję, że on będzie widoczny dosyć. Oby tak, bo firanki właśnie zmieniłam, żeby nie były tak bardzo wrzyste, tylko żeby były takie bardziej gładkie, więc coś takiego wygląda. No i na razie tak wygląda stół. Tam po prostu, słuchajcie, cały syf, ale chodzi na o stół, więc tak wygląda właśnie na razie na tą chwilę stół. Przeplotam sobie cały baner, nie? Użyłam całe słowo chrzest i zaskapnęłam się dopiero, że nie przeplotłam drugi raz. I muszę raz, słuchajcie, wszystkie te 4 literki zwalić i jeszcze raz przepleść jedną dziurkę. No nie, aż mówię, kurczę, ale całkiem ładnie to się prezentuje, zobaczcie. I po prostu będzie tutaj pisało chrzest Basi i tyle. I gotowy pierwsza słowo, zobaczcie. Teraz tylko jeszcze muszę popatrzeć, ile mam tutaj wstążki, czy może tyle być. I tyle samo musi być u tej strony i do góry tam przyczepiam. A Basia ćwiczy, nie wiem, jakąś głupotę. Znaczy głupotę, bo już na brzuszku. Leży sobie, słuchajcie.
Okej, kochani, witam Was w niedzielę. Mamy dzisiaj niedzielę, już jest dzień chrztu. Jak widzicie, za mną już jest stół gotowy, tak jak powinien być zrobiony, już jest zrobiony. Zaraz Wam pokażę go, jak on wygląda całościowo. Teraz jest dosłownie, słuchajcie, jest za 5:08. Ja zaraz jadę do fryzjera mojego, będę ogarniała moje włosy. Powiedziałam, najprawdopodobniej chcę, żeby tylko delikatnie tutaj podniosła górę, ładnie pomodelowała, więc wszystko. Nie chcę, żeby mi tam robiło nie wiadomo czego. Także stół się prezentuje mniej więcej tak. Może sobie pokażę, to schowamy, że nie marcie. O! Tak się prezentuje stół. Jeden jest w tą stronę, drugi jest w tą stronę i taki standard. I tak jest strasznie tam mało miejsca. Tam, między telewizorem a stołem, że naprawdę będą mieli ciasno, no ale nie mamy wyjścia innego. Inaczej już tego nie da rady zrobić. Jakie krótkie włosy? Nie mogę takich krótkich włosów, żeby nie było. Znaczy, ostatnio byłam u fryzjera, tak jak widzicie, mam trochę krótsze włosy, ale nie mam aż takich bardzo krótkich. A fryzjer powiedział, że no trochę musi mi ściąć, żebym był jaki efekt, bo były chyba strasznie poniesione końcówki. No dobra, więc mi słuchajcie, obciął chyba tyle dosłownie, więc no. Tyle, nie wiem, to różnica, nie. Ale dobra, nie ważne, nie o moje włosy teraz chodzi. Teraz słuchajcie, też ten baner wisi. Coś takiego. Ale... Więc stół się prezentuje, słuchajcie, w ten sposób. Tego gościa oczywiście czeka na talerzyku podziękowanie, tak jak widzicie, krówki z magnesem leżą sobie na talerzyku, a jak sobie wezmą, no to mają taką piękną serwetkę Chrzest Święty. I tutaj mają winietki, proszę bardzo, jest winietka, a tutaj honorowe miejsce, to jest dla nas oczywiście, tu siedzę ja ze swoim i tu mamy resztę gości. Tak, żebyśmy tutaj wszystkich widzieli. Ja przybycie jestem po fryzjerze, już mam gotową fryzurę. Mam taką zwykłą fryzkę, trochę podwyższoną mam grzywkę, trochę za bardzo na bardziej sama. I zobaczymy jeszcze, jak będzie to pomalowane, jak będzie się prezentowało, ale wy jak myślicie, tak właśnie się prezentuje. Oj, świetna. O, jak się prezentuję właśnie w mojej fryzurze, trochę spuliśniona do góry, grzywka tutaj też ładnie wszystko jest, także wydaje mi się, że jest gites, nie? Tak chciałam się delikatnie jednak, żeby normalnie, żebym się dobrze czuła w tym. I co, chyba git, nie? Może być. A teraz słuchajcie, jeszcze jadę po kwiaty. Jaka piękna reklama, nie? Za mną stoi galeria, na galerii jest właśnie logo. Więc ja teraz, słuchajcie, jadę po kwiaty i do domu, idę się malować, ubierać i jestem gotowa i ready. No, a Paśka to na końcu będzie ubrana. Także na 10:30 przychodzi fotografka. Tak, na 10:30 przychodzą wszyscy, więc muszę się streszczać. A teraz idziemy po kwiatki, kochani. Po kwiatki, białe tulipanki są zamówione, także ich będę brać. I dopłacić resztę. Mam nadzieję, że gdzieś tam stanę, kurczę, bo dzisiaj niedziela, nie by walentynki, nie? Ale chyba z rana tak jeszcze nikt nie idzie tak do sklepu. Czy kwieciarnia tak od rana? No gdzie ja?
Patrzcie, nie ma walentynek, to sama se kupię. Ja żartuję, dobrałam, zobaczcie. Bukiety. 2 po 15, 30 sztuk tulipanów mamy. Zobaczymy, że albo weźmy dwa oddzielnie, albo jeden taki wielki bukiet zrobimy. No zobaczymy, co to będzie. W każdym razie odebrane już wszystko mam. Teraz tylko jechać do domku. I robić wszystko, słuchajcie. Was kochani, razem z córeczką, 4 dni po chście, już jest tyle dni po chście. I teraz chcę się do was odezwać z takim małym podsumowaniem chrztu. Chcę wam pokazać, co dostała nasza Basia na chrzest. Chcę tak troszeczkę wam opowiedzieć o tym chście, bo nie nagrywałam do was samego nic nie nagrywałam na tej uroczystości, ponieważ to jest taka dosyć rodzinna uroczystość, a nie każdy tam by chciał na tej uroczystości, na tym moim filmie być. Proszę, z moją córką, bo nie mam jak ją tutaj ogarniać, a nie chcę, żeby leżała na dywanie, bo tu jest chłodno, więc to nieważne. Dobra, przechodzimy do meritum. Jeżeli chodzi o sam chrzest, nie nagrałam wam jakby jak ja wyglądałam już po ogarnięciu, tylko nagrałam wam jak miałam zrobioną fryzurę i to wszystko. A nie widzieliście mnie, jak miałam zrobiony już makijaż, już jak byłam w sukience, tego nie widzieliście. Jeżeli chcecie, oczywiście dajcie znać w komentarzu. Jeżeli chcecie, nagram dla was taki film, jak zrobić, jak wyglądałam makijaż na swój chrzest. Jeżeli chcecie taki filmik, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, że nagrywam taki film. I kochani, pokażę wam teraz, co moja Basia, czy nasza Basia dostała na chrzest. Nie będę wam mówiła tutaj, co od kogo dostała, bo to nie o to chodzi, po prostu wam pokażę, co dostała na chrzest, a to może być taka dla was inspiracja, co wy możecie kupić na przykład na chrzest. Ewentualnie mogę wam powiedzieć, co dostała od chrzestnych. Chrzestnych tylko wyróżnić, żebyście wiedzieli na przykład, co mogą chrzestni kupić. O, tak, nie pokazałam wam, jak wygląda tort, ale pokażę wam, tutaj wam tutaj zdjęcie, jak wyglądał tort na chrzest. Tutaj macie zdjęcie. Był przepiękny, był bardzo dobry, z malinami. I słuchajcie, to jest właśnie z torcikowa. Pamiętajcie, że wszystkie linki do wszystkich rzeczy, jakie wam pokazywałam, macie w opisie, na dole. Zaglądacie do opisu, bo tam są naprawdę bardzo istotne rzeczy, co mi do was coś tam pisze, żebyście wiedzieli co i jak. I co jeszcze miałam wam powiedzieć? A! I od tego filmu. A filmy moje się będą pojawiały we wtorki i w soboty. Godziny, nie wiem której, ale godziny jeszcze nie ustalam. Jeżeli chcecie, to ustalam sobie jakąś godzinę, jeżeli nie, to będą czasami rano, czasami południe, czasami wieczorem. Ale zazwyczaj będą to albo rano filmy, albo po południu. Bo zawsze tam wam mówiłam na początku vlogu, mówiłam wam, że nie pokażę wam, jak wygląda świeca, ale wam wtedy wstawiłam zdjęcie, wtedy zobaczycie na zdjęciu, a teraz wam pokażę, jak wygląda tak na żywo, bo mam ją, mogę wam ją pokazać. Ona wygląda tak. Proszę bardzo. O kurczę, nic nie widać, tak naprawdę. Więc tutaj ma... Więc tutaj ma, słuchajcie, napis Chrzest Święty Barbary i jest 14 lutego 2021. Są oczywiście złote stópki, jest to biała świeca, tutaj jest zwykła świeca, tutaj ma taką białą wstążkę, tu jest ładna kokardka. Chrzestnego dostała, słuchajcie, tego nie popsuję znowu, taką przepiękną karuzelę, zobaczcie. To są zdjęcia, oczywiście tam moje są, oczywiście jestem ja, jest nasza Basia. To oczywiście sama pozajmowałam, powkładałam te zdjęcia. Więc tak mniej więcej się prezentuje. I to jest, słuchajcie, z pozytywką, się nakręca. No, więc takie coś jest. I tutaj mamy jakieś kostki, jakieś miśki. Taka fajna dosyć, widzę, to współpracowana karuzelka. Dostała, że pokażę,
Tylko wiecie co? Ciężko będzie mi ją z nią pokazywać, ale okej. Okay. Od chrzestnej dostała bransoletkę. Zobaczcie, tak się prezentuje. Tak, z daleka wam pokażę, zaraz wam pokażę z bliska. Tak się prezentuje. Tutaj jest dedykacja oczywiście. Jeszcze co dostała od reszty, czyli tutaj już nie będę mówiła co od kogo dostała, ale dostała z biżuterii jeszcze, dziewczyna nasza dostała kolczyki, takie kolczyki. Dostała takie serce z dedykacją. Też wam na tym tle, nie wiem, jak to wyglądało. O, zobaczcie, tak to wygląda. Dostała taką przepiękną świecę aniołka. Jego chyba nigdy nie spala, słuchajcie. Dostała jeszcze taką przepiękną lalę. Zobaczcie, taką fajną, szmacianą. Z takimi warkoczami. Ona uwielbia tą lalę. Dostała także królisia. Królisia dostała od swojego kuzyna, od swojego brata ciotecznego, więc dostała taką piękną, pięknego panią, przepraszam, przepiękną panią królik. I dostała jeszcze taką wielką księgę. Zobaczcie, tak się prezentuje, z przepięknym napisem. Postaram wam się tutaj przeczytać, co jest tutaj napisane, ale mogę się wzruszyć. Więc w łonach się wzruszyłam i czytałam to, ale już po prostu łamiącym i drżącym głosem. Ale postaram się tutaj wam przeczytać. Tutaj jest księga, ona może tutaj stać. My ją sobie potem postawimy, jak będziemy mieć drugą witrynkę. I tutaj jest wiersz, który zaraz przeczytam. No i jej zdjęcie z sesji świątecznej. Także... Okej, okay, postaram się wam przeczytać, ale jak jakieś mi się łzy pojawią, to od razu z góry was przepraszam. Nie będę wam mówiła od kogo, po prostu wam przeczytam ten kawałek. W uroczystym dniu Chrztu Świętego tobie, Basiu, malutkiej istotce, która przyszła na świat, życzymy, aby wstawał każdy kwiat. W dniu przyjęcia ciebie do Bożej rodziny życzymy powodzenia na wszystkie godziny. Abyś zdrowie się chowała, świat i ludzi bardzo kochała. Tobie, która wypełniłaś dom radosnym gwarem, życzymy beztroskiego dzieciństwa. Niech twoje życie będzie piękne i długie, pełne światła, przepełnione radością, dobrocią i miłością. W tak ważnym i wyjątkowym dniu przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, życzenia dla ukochanej wnosi bardzo... Wzruszyłam się. To dobrze, bo już tutaj czytałam milion razy, ale za pierwszym razem, kiedy właśnie czytałam ten fragment sobie, który wypełniłaś dobra dostęp gwarem, zamał się głos i było koniec, więc teraz już jest trochę lepiej. I to z takich rzeczy już na tyle i teraz pokażę wam, jakie dostała pamiątki. Nie będę wam pokazywała, co wygląda w środku, bo są podpisywane, ale tak, pierwsza pamiątka wygląda tak. Druga jest takie pudełeczko drewniane, w środeczku można coś tam włożyć. Jest tak wygląda druga. Kolejna też jest takim drewnianym i to jest w środku. Jest od środku się otwiera. Inna taka. Dostała, słuchajcie, krzesełko do karmienia, zaraz wam pokażę, jak ono wygląda.
że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście dawajcie łapki w górę. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, bo tutaj jest Was coraz więcej i się bardzo z tego i właśnie bardzo, bardzo cieszę. Może się spełni moje marzenie, żeby do czerwca mieć 100 subskrypcji, a do końca tego roku 200. Oby, trzymam do Was kciuki. No i jeżeli macie jakieś do mnie pytania a propos chrztu, dawajcie znać w komentarzu. Jeżeli będzie dosyć sporo tych pytań, to może zrobię taki oddzielny filmik a propos, oddzielny taki filmik Q&A na moim kanale. A jeżeli ogólnie macie jakieś do mnie pytania, to zadawajcie pod tym filmem, czy to o chrzest, czy to ogólnie do mnie, dawajcie pytania pod tym filmem w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć. A jeżeli będzie ich dużo, to zrobię oddzielny film i wtedy nagram wam takie Q&A. Więc pamiętajcie, od teraz moje filmy będą się pojawiać we wtorki i w soboty. O której godzinie nie wiem, ale pamiętajcie, wtorek i sobota filmujemy na moim kanale i pamiętajcie, by subskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. I to tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym. Buziaki!